Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. Witam was serdecznie na moim kanale. Gościem specjalnym u mnie będzie Jakubiks. Przywitaj się. Siema wszystkim i zapraszam na mecz Sebastiana FIFA. Tak. 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Widzę Łódź kontra Zagłębie Lubin. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, no to łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie i wpadajcie oczywiście do Jakubiksa do kanału, prawda, Kuba? No tak. Właśnie czekam na widzów. Tak. Link w opisie będzie pod filmem, więc możecie wejść i wpadajcie. A ten mecz będzie o godzinie 15, 16 października w niedzielę. Na kanale Kanał Plus Sport będzie transmitowany w telewizji. A ten mecz teraz oczywiście będzie komentował Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oddajemy głos do komentowania tego spotkania. Widzimy się w przerwie. Miłego oglądania Wam życzymy. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Ten zespół znamy z zamiłowania do gry wysokim pressingiem. Tak, taktyka wymagająca doskonałego zgrania i przygotowania fizycznego, a do tego bardzo ryzykowna, bo jeśli drużynie przeciwnej uda się wyjść spod wysokiego pressingu, to mają potem autostradę na połowę rywala. Bomba w górę. Gramy. Makowski. Tomasz Makowski. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. I stanął na linii strzału. Zobaczmy, ma dużo miejsca na skrzydle. Chyba trafi! Bramka! Świetny początek! Teraz trzeba pójść za ciosem. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Obiecująco wygląda ten atak Zagłębia Lubin.
Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Stuprocentowa okazja! Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Do Filipa Starzyńskiego. Starzyński przy piłce. Szansa! Będzie remis! Może teraz dobrze dograć do partnerów. Co teraz? Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. No i nie ma! Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać różnym, ale zaraz, oj, może być z tego gol. Blokuje ten strzał. Wow, co za bramka! Z woleja do siatki, pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie brawa! Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Teraz możemy dokładnie zobaczyć, jak piłka odbiła się od ziemi. To nie było łatwe uderzenie, ten półwolej, ale wyszło znakomicie. Weszło też. Łatwo taką sytuację zepsuć, uderzyć kompletnie na siłę, posłać piłkę w trybunę, a ten strzał idealny. No to mamy 2-0. Ale świetnie ułożyła się gospodarzom ta pierwsza część spotkania. Nie da się ukryć, że to jest ich mecz. Zawsze można ze spokojem myśleć o drugiej połowie, kiedy przed końcem pierwszej ma się 2 trafienia przewagi. Z przyjemnością patrzy się dzisiaj na ich grę. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Wciąż prowadzi piłkę. Mamy rzut rożny. W okolice 11 teraz wrzuca. I teraz dobra okazja do kontry. Co postanowi sędzia? Od rzutu wolnego grę wznowi Zagłębie Lubin. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Gol, piłka w siatce! 3 bramki przewagi, ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Teraz na ekranach powtórka tej bramki, kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Realizatorzy dają nam teraz okazję, aby docenić ofensywne walory tego gracza.
Rzeczywiście, jest na co patrzeć. Wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, żeby zagrozić bramce rywala celnym strzałem. Widzieliśmy to dobrze na wyświetlonej grafice. Obrońcy nie znajdują na niego... Państwa, po pierwszej połowie spotkania na razie widzę wprowadzi Zagłębiem Lubin 3-0. Niezły początek dla nas i niezła pierwsza połowa. Co możesz, Kuba, o tym sądzić? A ja z tego, co słyszałem, to widzę w Łódź ładnie ciśnie swojego rywala. 3 bramki w pierwszej połowie meczu. No, może chcą po prostu rozgromić rywala w tej drugiej połowie meczu. Zobaczymy. Na razie widzę, dobrze gra, wszystko im się idealnie udaje. Zobaczymy, jak będzie wyglądała w wydaniu ich druga połowa, bo druga połowa też może być różna dla obu stron. Oczywiście, że tak. Zrobiłem tutaj zmiany. Zrobiliśmy. Wejdzie Martin Konflikler, wejdzie Paweł Zieliński i wejdzie Julian Trzechu. No to co, Kuba, jedziemy na drugą połowę, będziemy to czynać. Jeszcze chcę coś powiedzieć. Chciałem powiedzieć dodatkowo, że jutro będę ja nagrywał na swoim kanale Jakubix. Trzeba wpisać chyba Jakubix Hicha, bo tak to nie znajdziecie. Będą mecze Ekstraklasy i zagraniczne ligi też. No dobrze, no to wejdziemy do Jakubixa. Proszę wchodzić i subskrybować też nasze kanały. No to co, rozpoczynamy to. Żeby się rozwijało, tak. No to co, widzimy się po meczu tego spotkania. Oddajemy głos komentatorom tej drugiej połowie, czy wie, części spotkania. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Tomasz Makowski. Starzyński. Czy zdoła trafić? Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Kontratak, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Dobra, spokojna interwencja. Starzyński. Mamy róg dla Zagłębia. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Out dla drużyny. Z Lubina. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Chorągiewka w górze. Z
spalony minimalnie. Ma wsparcie, by to rozegrać. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Gospodarze już chyba nie będą musieli się za bardzo spinać w tej końcówce. Zwycięstwo jest kwestią czasu. Robili dziś z rywalami co tylko chcieli. Właściwie cały czas kontrolowali przebieg spotkania. Trener nie byłby... Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Uwaga, wciąż może być gol. Ależ to ładnie zneutralizował. Pozostało już tylko 120 sekund. Przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. Drużyna Zagłębia wprowadza rezerwowego. Ależ teraz wspaniała interwencja. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty. I widzę, wygrywa to spotkanie Zagłębiem Lubin 3-0 i powiem wam, że ta druga połowa była ciężka, bo Zagłębie Lubin ciągle nas atakowało. My też próbowaliśmy do strzelania bramki. I co, Kuba, co możesz na tym meczu powiedzieć? Powiem tak, krótko i zmierzę na temat, nic to też nie skupiąć. Piękna wygrana z stylu Widzewa Łódź. I oczywiście jak Widzew wygrał z Zagłębiem Lublin, tak? Tak, tak. No to skoczył na 5. miejsce w tabeli, albo nawet i 4. praktycznie, chyba że zależy co się okaże w meczu Pogoni Szczecin i Stal Bielec. Więc no, jakby tak wygrali, to byłoby super. 3-0. Fajny wynik. No i widzę, by miał 23 punkty w tabeli PKBP Ekstraklasy. No i by skoczył na 5. albo 4. miejsce. No cóż, to było na tyle. Na pierwszym miejscu jest Raków Częstochowa, a drugie miejsce Wisła Płock, a trzecie miejsce Lechia Warszawa. Ale jeszcze się może to wszystko jeszcze poodwracać, póki sezon trwa. Oczywiście, że tak. No, ze mną był gościem specjalnym Jakubix. Siemanko i zapraszam na następne materiały Sebastiana Fifę. Tak, i wpadajcie do niego i... No i mnie też subskrybujcie, no. No to co? To widzimy się na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia. I cześć!